Z dniem dzisiejszym w życie wchodzi ustawa dotycząca zakazu szczepień. Ugrupowania antyszczepionkowe rzekomo udowodniły o szkodliwości szczepionek i te zostają oficjalnie zakazane przez rząd. Głos w tej sprawie zabrał premier polskiego rządu Janusz Korwin-Mikke. Ustawa również obejmuje wprowadzenie dostępu do broni dla każdego obywatela, legalizację marihuany, możliwość zakupienia odrzutowca w leasingu i zakaz używania koloru czerwonego. Witamy w nowej, lepszej Polsce!